Cześć, ja jestem Szymon. Ja jestem Czarek. A dzisiaj pokrótce pokażemy Wam najnowszą kamerę ze stajni Orlo, czyli GoodCam Z9. Więc, otwierając przesyłkę, pierwsze co rzuca nam się w oczy, jest całkiem niezłe zabezpieczenie całej kamery, czyli fajna gąbka. Oprócz niej w skład zestawów wchodzą skrócona wersja instrukcji obsługi oraz gwiazda dzisiejszego wieczoru, kamera Orlo GoodCam Z9. Dalej znajdziemy zasilacz 12-woltowy oraz 2-amperowy. Oprócz tego w zestawie znajduje się zestaw montażowy, oraz kabel typu patchcord do podłączenia kamery do switcha bądź routera. Na potrzeby prezentacji załóżmy, że jestem typowym Kowalskim, który ma pierwszy raz styczność z tego typu kamerą. Co potrzebuje wiedzieć nam pierwszy raz? Na przykład jak podłączamy taką kamerę? Dobrze, więc tak, jeżeli chodzi o podłączenie, na pewno podłączyć musimy ją do zasilania i robimy to za pomocą tej wtyczki oraz zasilacza, który dostaniemy w zestawie. Zasilacz 12-woltowy, 2-amperowy, także szybkie podłączenie do gniazdka i kamera działa. Dobrze, więc podłączyliśmy do prądu. Co dalej? Jak kamera ma uzyskać połączenie z siecią? No właśnie, i tutaj już troszeczkę wybiegłeś naprzód, ponieważ odpowiedziałeś na to pytanie. Sama kamera musi być podłączona do sieci, do internetu i możemy to zrobić za pomocą drogi bezprzewodowej, za pomocą Wi-Fi lub po prostu bezpośrednio za pomocą skrętki internetowej, tak, którą również mieliśmy w zestawie, bezpośrednio do routera lub switcha. Dzierżę tą kamerę już kilka minut w dłoniach i wydaje się strasznie solidna. Wykonana jest z jakiegoś topu aluminium, metali, ale na pewno myślę, że nic się nie stanie podczas wichur, deszczów. Ona ma jakieś klasę wodoszczelności, coś w tym rodzaju? Jak najbardziej. Kamera posiada klasę szczelności IP66, czyli bez obaw możemy montować kamerę na zewnątrz. Kamera jest odporna na warunki zewnętrzne, atmosferyczne. I tak przez cały rok. W zimę też nic się nie stanie. Okej, dobra. Tak się jej przyglądam dalej z bliska. I widzę, że to jest jakiś fajny obiektyw. Mógłbyś mi coś więcej o nim opowiedzieć? O samym przetworniku, obiektywie? Tak. Kamera posiada 5-krotny zoom oraz nagrywa w rozdzielczości interpolowanej 3 megapiksele, natomiast rzeczywisty przetwornik zainstalowany w kamerze jest o rozdzielczości 2 megapikseli. A jakby sąsiad kupił sobie nowy samochód i chciałbym zobaczyć, jakiej marki to jest samochód, przybliżyć na znaczek tego pojazdu. Czy mam taką możliwość? Tak, jak najbardziej, ponieważ kamera posiada 5-krotny zoom optyczny, za pomocą którego ściągniesz sobie znaczek pojazdu tutaj sąsiada i będziesz mógł jak najbardziej pozazdrościć nowego auta. Przeglądając aukcję na stronie orlo.pl, dopatrzyłem się informacji, że kamera podąża za człowiekiem. Jak to jest możliwe? Tak, jak najbardziej. To jest kontynuacja funkcji wykrywania ruchu oraz wykrywania ludzi. W momencie, gdy wykryje człowieka, algorytm kamery rozpozna to, automatycznie zacznie podążać za człowiekiem. Macie to przedstawione w filmie, który dołączyliśmy do klipu. Dobrze, więc może porozmawiamy o funkcjach. Na przykład, czy możemy zapisać na karcie? Czy jest jakiś inny sposób zapisu? Tutaj mamy dwie możliwości, a nawet i trzy bym powiedział, ponieważ tak. Pierwsza opcja to zapis na karcie pamięci. Kartę pamięci kamera obsługuje do pojemności 256 GB karty wielkości microSD. A czy muszę mieć jakiś specjalny format? To znaczy, jeżeli chodzi o format, jest to EXFAT bądź FAT32. Natomiast myślę, że tutaj to nie ma większego znaczenia i każdy użytkownik sobie z tym poradzi. Jest to na zasadzie włożenia karty pamięci do kamery, a następnie sformatowania z poziomu aplikacji. Wszystko działa bez problemu. Czyli tutaj od góry wkładamy kartę i cieszymy się nagraniami. Dobra, więc tak, powiedzieliśmy o pierwszym sposobie. Kolejna opcja to możliwość podłączenia kamery do nagrywarki. Powiedzieliśmy sobie o kartach, powiedzieliśmy sobie o nagrywarkach, ale to wszystko jest fizyczne. Ktoś to może wziąć, ukraść. Jak możemy się przed tym zabezpieczyć? Czy są jakieś alternatywy? Tak, tutaj Orlo wychodzi z całkiem ciekawą opcją, ponieważ jest to opcja nagrywania w chmurze, tak? Czyli na dedykowanym serwerze. Taki zapis odbywa się na serwerze, który nie jest fizycznie dostępny dla żadnego złodziejaszka, osoby, która gdzieś tam nam się włamuje na posesję i tym podobne. Także takie nagrania są bardzo bezpieczne. Dobrze, to może porozmawiamy jeszcze o innych funkcjach. Na przykład, jak kamera poradzi sobie w nocy? Co ona widzi?
Jeżeli chodzi o widoczność w nocy, mamy tutaj dwa tryby. Jeden to jest tryb widzenia czarno-biało oraz diod podczerwonych. To czyli jest... dosyć standard. Tak, to jest taki standard. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą opcję, tutaj możemy wyjść trochę bardziej nawet przed konkurencję, ponieważ kamera zapisuje w kolorach rzeczywistych. Ma wbudowane białe diody LED, które pozwalają kamerze widzieć w naturalnych kolorach nawet w nocy. Czyli kamera w nocy widzi tak, jakby był dzień. Dokładnie tak. Myślę, że całkiem fajna funkcja. Więc teraz porozmawiamy o reszcie funkcji tej kamery. Na przykład, jeżeli jestem jakieś 300 km od domu, czy mogę nadzorować moją własną posesję? Czy ta kamera w jakikolwiek sposób ułatwi mi nadzorowanie mojego obiektu, czy nie? Tak, jak najbardziej. Ponieważ kamera posiada aplikację mobilną na telefon oraz aplikację na komputer PC. Jaka to jest aplikacja? Aplikacja iPhone w języku polskim, bardzo czytelna, przejrzysta, także jak najbardziej mogę Ci polecić. Tak, no to na pewno zainstaluję, więc może porozmawiamy o samej aplikacji. Co ona nam oferuje? Co z jej poziomu możemy zrobić? Z poziomu tej aplikacji mamy wiele możliwości. Między innymi możemy obracać kamerą w poziomie i w pionie. Jak tu widać na obrazku. I w pionie, tak. Dokładnie tak. Mamy możliwość ustawień takich jak wykrywanie człowieka, wykrywanie ruchu, alarm wyjścia, Przemyślmy do obszaru manewrowania. Czyli z głośnika możemy ustawić jakiś spersonalizowany dźwięk, który powiadomi złodzieja, że dostał się na złodziałkę, dokładnie która jest tak. pod obserwacją. Dokładnie tak. Dodatkowo, tutaj nawiązując do tego tematu, w którym jesteśmy, możemy powiedzieć coś do naszego telefonu, będąc na drugim końcu Polski, a kamera ten głos przetransmituje na miejsce, w którym jest zainstalowana i wygoni tego złodzieja. Czyli mamy taką dwustronną komunikację, tak? Dokładnie, dwustronna komunikacja. Czyli używamy mikrofonu z telefonu? A dźwięk z telefonu wydobywa się z głośnika, który jest nawet 300 czy ileś tam kilometrów od nas. Dokładnie tak. Gdy dostaniemy powiadomienie o wykrytym ruchu na nasz telefon, natychmiast możemy zalogować się do aplikacji i wyprosić złodzieja. Złodzieju, uciekaj stąd! O, więc myślę, że to jest fajna opcja, bardzo pomocna. A czy możemy postraszyć złodzieja czymś innym? Czy ta kamera posiada coś innego, co przestraszy złodzieja? Tak, tutaj mamy dwie możliwości, ponieważ jest to znaczy tak naprawdę trzy, pomijając już dźwięk, który będzie wydobywał się z kamery. Dosyć donośny. Tak, dosyć intensywny. Dodatkowo mamy tutaj światła policyjne. Dokładnie tak. Oraz dodatkowo stroboskop świateł białych. Czyli zwykłych LEDowych. Dokładnie tak. Ale żeby nie było tak kolorowo i żeby nie przyszedł z tego jakiś materiał sponsorowany, porozmawiamy też o trochę mniej fajnych stronach tego urządzenia. Mniej fajnych? Czy są takie? Jak w każdym urządzeniu. No tak, zgadza się. Tutaj niestety musimy też wspomnieć o kilku istotnych kwestiach. Między innymi jest to zasięg Wi-Fi. Więc tak, kamera posiada całkiem niezłą antenę, jak tutaj widzimy na filmie. Natomiast jeżeli chodzi o taką rzeczywistą odległość w pomieszczeniu, gdzie mamy ściany i tym podobne inne przeszkody. Przewody w ścianach? Tak, dokładnie tak. Jakiś żel, beton i tym podobne. No niestety jest to odległość około 30 metrów. Taką odległość możemy sobie zwiększyć, instalując różnego typu repeatery i tym podobne. To może jeszcze ja ze swojej strony dodam o innej wadzie, czyli mikrofonie, który jest strasznie czuły. Zbiera najmniejszy szelest, nawet liści. Jego faktyczny zasięg rzeczywisty jest tak do około 3-4 metrów, więc też trzeba mieć to na uwadze, że może zbierać bardzo dużo dźwięków z otoczenia. Więc nadszedł czas na podsumowanie tej recenzji kamery Orlo GoodCam Z9 i myślę, że najlepszą recenzją będzie pytanie, czy kupiłbyś ten produkt? Czy bym kupił? Ja myślę, że tak. Biorąc pod uwagę kwotę, jaką należy zapłacić za tą kamerę, czyli około 650 zł, to nie jest wcale tak dużo. Dodatkowo, jeżeli zejdziecie poniżej filmu, do opisu, znajdziecie tam kod rabatowy na początek naszej dobrej współpracy, za pomocą którego nabędziecie kamerę troszeczkę taniej. No to chyba by było na tyle. Tak, dziękujemy za to, że oglądaliście nasz film. Mamy nadzieję, że Wam się bardzo spodobał. Prosimy o komentowanie, aktywne uczestniczenie w tworzeniu tego kanału, bo jak widać jest to początek. Chcemy, żebyście nam wskazali, w jakim kierunku mam się rozwijać, jakie kamery może następnym razem chcecie zobaczyć na naszym kanale i
czy taka forma wam odpowiada. Tak. Jeżeli tak, to lajkujcie, zostawcie komentarze. Coś jeszcze chcesz dodać? Tak, czego od nas oczekujecie? Opiszcie, tak jak tutaj Szymon już powiedział, opiszcie wszystko. My się postaramy do tego w jakiś sposób odnieść, tak aby nasza współpraca tutaj była długofalowa. Jeżeli będziecie chcieli, możemy rozpocząć jakieś live, na które będziemy odpowiadać na wasze pytania. I chyba tyle. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do kolejnych materiałów. Dzięki wielkie. Na razie.